Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, kolejny punkt to jest uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. To jest na ołtarz, to nie na nowy ołtarz, tylko to jest na remont ołtarza głównego w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika w Drobinie. Podejmowaliśmy w tym roku uchwały dotyczące możliwości udzielania dotacji, gdzie określaliśmy kwoty. Rada parafialna z księdzem kanonikiem proboszczem parafii wystąpiła, złożyła wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie. Z tego, co się orientuje, tu mamy tak, kwota 19 500. Z tego, co wiem, to też pozyskane są środki jeszcze z innych źródeł na ten cel. I teraz pytanie do Państwa. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę bardzo o wnioski formalne. Nie widzę. Panie Burmistrzu, może zorientuje się Pan, jaki całkowity koszt, jaka całkowita kwota? Jest to, z tego co mi wiadomo, bo dotarły do nas dokumenty, kwota około 80 tysięcy złotych, koszt całkowity realizowania tego przedsięwzięcia. Tak jak Pan Przewodniczący coś wspomniał, parafia uzyskała dotacje również od Pana Marszałka Adama Struzika na ten cel, także ta dotacja również zasili ten projekt. Mniej więcej ten udział by się rozkładał po jednej trzeciej, tak, czyli przychód na tytuł. Najwięcej tak czy inaczej nasza parafia, czyli mieszkańcy i tak z środków własnych muszą ten projekt zainwestować, tak? Tak wynika z tego podziału. Dodam jeszcze tylko, że to jeszcze nie jest całość prac, których ten ołtarz wymaga. W myśl tej uchwały, którą jako pierwszy raz właśnie ta rada tej kadencji podjęła, każdy podmiot posiadający zabytek może się starać o udzielenie takiego wsparcia na zachowanie tych zabytków. Maksymalnie jest to 25% inwestycji i nie więcej niż 30 tysięcy złotych. Także wprowadziliśmy w tej uchwale pewne ograniczenia. No i tutaj mówię, jest to pierwszy raz taką uchwałę już celową podejmujemy w związku z tymi okolicznościami, ale myślę, że w przyszłości inne parafie, inne związki może wyznaniowe, inne podmioty również mogą być zainteresowane wsparciem. To jeszcze teraz wnioski formalne, czy Państwa radni? Nie widzę. Kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobnie w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ołtarz główny w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika w Drobinie, kwota 19 500 zł. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt to WPF. Pani Skarbnik, czy od komisji jakieś zmiany nastąpiły? Od czasu komisji nastąpiły zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. W pozycji plan na 2018 rok dochody zostały zwiększone do kwoty 38 025 797 zł 59 groszy. Kwota zwiększenia dochodów to obecnie 1 254 394 zł 1 grosz. Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 1 267 694 zł i 1 grosz. W punkcie 7 zwiększenia dochodów bieżących nadano nowe brzmienie. Z tytułu wpływów z
podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 82 414 zł 10 groszy. Urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 759 372 zł i 6 groszy. Zwiększenie to dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej od województwa mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku w ramach mazowieckiego instrumentu wsparcia infrastruktury sportowej Mazowszy 2018 w kwocie 199 990 zł. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 41 910 252 zł 79 groszy. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 400 076 zł 25 groszy. W tym zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 1 605 860 zł 56 groszy. Zaś zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 205 784 zł i 31 groszy. W pozycji zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 613 689 zł 82 grosze. Zwiększenie to dotyczy środków na realizację zadania inwestycyjnego budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku w kwocie 286 858 zł 31 groszy. W tym środki w kwocie 199 990 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od województwa mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach mazowieckiego instrumentu wsparcia infrastruktury sportowej Mazowszy 2018 oraz środki gminne w kwocie 86 tysięcy 868 zł 31 groszy. Jest to nowe zadanie inwestycyjne. W związku z tymi zmianami dokonano zmian w opisie, w objaśnieniach do załącznika numer 1 i w załączniku numer 1. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni macie jakieś uwagi do wieloletniej prognozy finansowej, do uchwały zmieniającej wieloletniej prognozy finansowej? Nie widzę. Bardzo proszę o wnioski formalne. Nie widzę. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały miejskiej w Robinie zmieniającą uchwałę nr 43 na 358 na 2017 Rady Miejskiej w Robinie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Robina lata 2018-2034? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1 przeciw. 9 za. Uchwała została podjęta. Uchwała budżetowa, rozumiem, że jedno brzmiące. Czy są różnice? Tak jak do uwagi, rozumiem, tak? Czy macie Państwo uwagi? Bardzo proszę o wnioski formalne. Nie widzę. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Robinie zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2018 numer 43 na 359 na 2017 Rady Miejskiej w Robinie z dnia 28 grudnia 2017 roku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1 przeciw, 9 za. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt to przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta i gminy Robin na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w artykuł 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Czy macie Państwo jakieś uwagi do sprawozdania? Nie widzę. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta i gminy Drobi na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w artykuł 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. I kolejny punkt to zapoznanie z protokołami kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Szanowni Państwo, przeczytam protokoły. Może wnioski i zalecenia. Pierwszy protokół numer 5 z przeprowadzonej kontroli realizacji nadzoru przez burmistrza miasta i gminy Robin na czasy pracy kierowników jednostek organizacyjnych. Te protokoły są do wglądu na BIP-ie, także można będzie je przeanalizować, a odczytam tylko
stwierdzone wnioski i zalecenia. W trakcie kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Lublinie stwierdziła ewidencja urlopów, tak zwane kartoteki urlopowe nie są prowadzone. Prowadzone są mało czytelne. Kartoteki ewidencji czasu pracy dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych. Niezgodność rocznej ewidencji czasu pracy dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych ze stanem faktycznym. Wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego zaległego niezgodnie z ustawą kodeks pracy. Błędy w wyliczaniu urlopu wypoczynkowego. Wnioski i zalecenia komisji. Wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego z roku ubiegłego w terminach przewidzianych w kodeksie pracy. Udzielanie w pierwszej kolejności urlopu zaległego. Ustalanie urlopu wypoczynkowego zaległego zgodnie ze stanem rzeczywistym. Wyjaśnić brak wniosku urlopowego dyrektora Szkoły Podstawowej w Drobinie za okres od 23 do 27 listopada 2017 roku, o którym poinformował burmistrz na sesji w dniu 29 listopada 2017 roku. Dopasowanie systemu teleinformatycznego do prowadzenia elektronicznej ewidencji czasu pracy w sposób niebudzący wątpliwości co do ustawowych wolnych. No, nanosząc na dorocznej ewidencji czasu pracy, urlopy pracowniczej i nieobecności, zwrócić szczególną uwagę na dni wolne od pracy, to jest soboty, niedziele, święta. Prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych dla kierowników jednostek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy i podpisywanie przez właściwe osoby. Sporządzenie corocznych planów urlopów dla podległych kierowników jednostek organizacyjnych. Zamiar niewykorzystania urlopu początkowego w trakcie ferii przez dyrektorów jednostek oświatowych winno być dokonywany każdorazowo na piśmie przed terminem urlopu. Zaległy urlop uzupełniając do 8 dni powinni dyrektorzy wykorzystywać nie w pojedyncze, ale w wymiarze tygodniowym. Prowadzenie bieżącej ewidencji nieobecności kierowników jednostek organizacyjnych. Wszelka absencja w pracy zgłoszona winna być w formie pisemnej. Udzielenie urlopu bezpłatnego i wypoczynkowego w pełnych dniach, nie na godziny dla pracowników pełnoetatowych. Dyrektor i kierownik jednostki będący radnym ma obowiązek dostarczyć burmistrzowi pisemne zaproszenie na sesję lub komisję przed uczestnictwem w tych zebraniach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I kolejny to jest protokół numer 6/2018 z przeprowadzonej kontroli przepływów finansowych pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Drobina oraz jednostkami organizacyjnymi, a spółką inwestycyjną mieszkaniową, spółka za 2016-2017. Protokół numer 6/2018 z przeprowadzonej kontroli przepływów finansowych pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Drobin oraz jednostkami organizacyjnymi, a spółką inwestycyjną mieszkaniową, spółką za ograniczoną odpowiedzialnością za 2016-2017. Przepływy pieniężne za 2016 rok tylko z Urzędem Gminy były to przepływy w kwocie 553 979 zł. W 2017 roku przepływy pieniężne pomiędzy spółką z jednostkami organizacyjnymi wynosiły łącznie kwotę 87 343 05. Natomiast przepływy pieniężne między spółką SIM a Urzędem Miasta i Gminy w okresie 1 stycznia do 31 2017 roku wyniosły 2 072 315,57 zł. W trakcie kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Zdrowia nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości oraz nie wydała wniosków i zaleceń po kontroli. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I kolejny punkt 11. Oświadczenia i komunikaty. Proszę bardzo. Bardzo proszę, panie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu. Oświadczenie i komunikaty. Otóż oświadczam i komunikuję, że jest susza. Postuluję poinformowanie, Panie Burmistrzu, rolników o ich możliwości prawie odniesieniu wniosku w tej sprawie, bo sądzę, że nie wszyscy może mają taką informację i wiedzę, że o tym prawie swoim. Nie czekajmy, sądzę, na jakieś wskazania z mediów czy jungu w Puławach. I to rolnik ma wnieść wniosek o tą szkodę w postaci suszy. Jeśli tego nie zrobi, będzie się opóźniało, może to przynieść niespodziewane efekty. Bo przy założeniu nawet, że deszcz spadnie w postaci burzy w niedzielę, daj Boże,
to sądzę, że już są rejony w naszej gminie, że to nieodwracalny skutek już nie przyniesie. Na pewno to pozwoli roślinom tym o dłuższym okresie wegetacyjnym zregenerować się, chociażby borakom, ale na obecną chwilę na przykład trawy, pastwiska są już drugiego pokosu, nie będziemy mieli. Nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos jeszcze? Proszę bardzo, panie radny. Szanowni Państwo, ja tu chciałbym się jeszcze odnieść do tego naszego absolutorium, mianowicie do wystąpienia pana radnego Kacprzaka. No, powiem tak. Nie to raz, panie radny, że chce pan się transować na takich naszych codziennych problemach, bo pracowaliśmy w komisji rewizyjnej bardzo ciężko nad bardzo wieloma dokumentami. To były praktycznie kilka segregatorów dokumentów i pan odnosi się do wycinka jednego z dokumentów, czyli do jednego punktu z dokumentów. Więc ja sobie zadaję pytanie, żebyśmy zaczęli się szanować, bo nie można tak sobie wszystkiego rzucać. Mam jeden punkt, mam dzisiaj już wiedzę, że pan przyszedł już przygotowany, że będzie pan przeciwko absolutorium. To szkoda naszej pracy, bo przygotowałem się jako przewodniczący komisji rewizyjnej, opracowałem pewne analizy, a pan mimo wszystko analizy sobie, rio sobie, ale jeden podpunkt jest i trzeba tutaj pokazać, że nie swoje. Nie, tak nie można budować. Nie wiem, jak pan chce budować. Jak pan nie chce pracować na dokumentach, na przepisach, tak dalej, no idzie to w złym kierunku. Musimy się szanować, panie radny. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, panie radny. Przed chwilą przeczytał pan wnioski, zalecenia z kontroli nadzoru burmistrza nad pracą kierowników jednostek organizacyjnych. I teraz pragnę tylko państwu zwrócić uwagę. Pan przeczytał tylko wnioski i zalecenia, ale polecam państwu, zapoznajcie się z pełnym protokołem, który jest dostępny na WIP-ie i przeanalizujcie to, co przeczytał pan radny Lewicki. W trakcie tej kontroli wyszło, że absolutnie nie był prowadzony nadzór nad pracą kierowników jednostek organizacyjnych. Nie panowano nad urlopami. Nikt nie zgłaszał, że go nie ma. Jeśli chodzi o urlopy zaległe, to na moją interpelację tam z początku grudnia czy z końca listopada pani urząd zbierał informację mailowo pod koniec stycznia. Pytając pracowników, a ile macie zaległego? Bo nie miał pojęcia burmistrz, jak wygląda sprawa wykorzystania urlopu. To jest przykład tego, jak funkcjonuje urząd, jak funkcjonuje pan burmistrz. To się ściśle wiąże z tym, dlaczego ja byłem przeciwko. I głównym powodem było to, że pan burmistrz po prostu swojej roboty nie wykonuje. I to ten przykład z oborą był dokładnie trafiony. Jeśli się nie zadba o własne poletko i się go nie pilnuje, nawet ufając komuś, komu się tą robotę powierzyło, to się można naprawdę potężnie zdziwić. I tak zdziwił się pan burmistrz, bo nie miał pojęcia, jak ja zapytałem o te urlopy, gdzie są konkretni pracownicy, nie miał pojęcia, gdzie są. Opowiadał jakieś rzeczy, są protokoły, sprawdźcie. Dziękuję, tylko tyle. No, panie radny, ale pan nie chce pracować na dokumentach. Pana dokumenty nie interesują. Pan ma swoją wizję. Tak jak dziś ja pan pracuje, pan cały czas jest przeciwko naszym mieszkańcom. Pan nie chce, żebyśmy realizowali inwestycje dla naszych mieszkańców, proszę pana. Pan jest cały czas przeciwko naszym mieszkańcom. Cały, od samego początku. Pan przeszkadza. Szanowni państwo i panie radny, słuchajcie. Dziś pan burmistrz pokazywał slajdy. Gdyby miał możliwość skomentować te slajdy od początku, jak wyglądała sprawa wydatków na drogi, na inwestycje, było widać, jak były wydawane środki w 2014, 2015, 2016, zero. Spadek o 70-80%.
inwestycji to nie robił pan burmistrz. Obudził się w momencie, kiedy zobaczył, że już wybory za chwilę. A wcześniej było redukowanie i trzymanie kasy na koncie dla 4000 odsetek rocznie, gdzie długi były bardzo poważne i można było, jeśli już byłoby racjonalne, tymi pieniędzmi spłacić. Burmistrz te długi zrobił, tak? No rozwija się pan. Za chwilę okaże się, że o 50% zresztą zadłużenie. W stosunku do tego, jak pan zaczynał swoją misję. W każdym razie, szanowni państwo, te tabelki, które pan pokazywał, jasno wynika, jaka była zapaść, jak nic nie było robione. Przez dwa pierwsze lata kadencji. 2017 coś tam drgnęło, bo już wybory za chwilę. Także proszę państwa, spójrzcie na to od tej strony, a zobaczcie, spójrzcie też, jakie jest zaplanowane zadłużenie na koniec tego roku. Macie tego świadomość? 15 milionów? Panie radny, szalone pieniądze. Dla jakich celów zadłużamy gminę? Dla jakich celów? Na to, żeby wydawać na wydatki bieżące i się tylko utrzymywać? Czy inwestujemy? Czy inwestujemy? Tak, ten najfajniejszym przykładem inwestycji sensownych i racjonalnych to jest ta trawa naprzeciwko przedszkola. Wie pan co? Pan już zaczyna być śmieszny. Panie dosłownie. No właśnie, to wy się śmiejecie, drodzy państwo, bo to jest kpina. 110 tysięcy na trawę. W której wypowiedzi to jest kpina, bo ty dosłownie nie rozumiesz tego. Poprzednicy moi tak samo zadłużali gminę i było już w gminie taki poziom zadłużenia. Zaraz, nie jestem. Dlatego, że mamy subwencji coraz więcej oświatowej. Nie jestem. Za chwilę będziemy mogli subwencji mogli robić, naprawdę, panie radny. No. Dlaczego mniej inwestycji było w 2015-2016 roku? Jakby pan zauważył, to tylko i wyłącznie dlatego, że też środków dofinansowujących zadania było o male. Korzystaliśmy z tego, z czego mogliśmy. Nie było projektów. Teraz się podpisaliśmy umowy i dlatego zdobyliśmy fajne środki i na drogi, i na termomodernizację, czyli na zadania, które docelowo mają pozwalać nam na oszczędzanie i rozwijanie sieci drogowych, dlatego jest potrzebne to, żeby to realizować. Nie mamy i nie mieliśmy od samego początku takiego zaplecza, bo ja nie dostałem na koncie, jak w innych gminach typu Słupno, kasy potężnej na koncie na to, żeby właśnie inwestować, tylko dostałem debet. To chyba pamiętam, prawda? Dlatego potrzebna była uzdrowienie, regeneracja finansów, żeby chociaż móc również zaaplikować te środki, które po trudnych konkursach zdobyliśmy dla gminy. Krytykuje pan projekt, w którym 75% środków pochodzi ze mną, szukając jakiejś wyimaginowanego problemu. Kolejny raz. Panie Marku, gratuluję panu. Działasz tak jak TVP PiS. Czepisz się jakiegoś jednego wątku i opowiadasz ten swój monolog, chociaż wiesz, że to są albo półprawdy, albo w ogóle tej prawdy tam. Są nie fakty, ma. Gratuluję. To są fakty, a tutaj już wyborcy zadecydują, jak pan o tym. Panie radny, że Zajączkowski, w którym roku była oddana droga na Kopera? Między innymi o obniżeniu 16, tak? Bo w 17, 16 się nic nie robiło. 16, prawda? Z tego co pamiętam. 16, tak? Senior Wigor, 16. Także proszę bardzo, panie radny Kosiński. Zaraz pani radna Jankowska. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Pan Marek Kacprzak przy ustalaniu każdego jednego budżetu jest przeciwny. Przy udzieleniu absolutorium, próbując nam udowodnić, że ustawa mówi inaczej, jest przeciwny. Ale przy każdej jednej inwestycji, czy małej, czy dużej, urasta do roli cenzora. Nie przystoi taka postawa. Proszę bardzo, panie radny. Ja tylko przypomnę, że... Panie radny, bardzo proszę, pani radna Jankowska. Ale panie przewodniczący, pada moje nazwisko. Panie radny, bardzo proszę, za chwilę oddam panu głos. Ja nie jestem marszałkiem.
i nie zamierzam pana karać ani wyłączać mikrofonu. No okej, no pani radna Jankowska się zgłaszała, bardzo proszę pani radna Jankowska. No bo po prostu czuję się już całkowicie w ogóle wyluzowany. Pyk, mikrofon i jedziemy, tak? Nie wiem, może jakikolwiek że będę siedziała, ale chcę powiedzieć, że w 2016 roku została oddana droga. To tylko dlatego, że wcześniej rada nie wyraziła zgody wtedy, kiedy był radnym Błażej Staniszewski. A tylko dlatego, bo był za tym, żeby została pobudowana nowa kotłownia u nas na osiedlu. Kochani, taka jest niestety prawda. Cały czas, już jest czwarty rok, cały czas się wraca do przeszłości. Ja jeszcze raz powiedziałam, ja jestem w tej kadencji i tak naprawdę, panie burmistrzu, przykro mi jest. Przykro mi jest, bo pan wie o tym dokładnie, że walczyłam, żeby był drugi próg na ulicy Spółdzielczej. Pan nawet słowem nie wspomniał, że o to zabiegałam, tak jak pan powiedział, że zabiega o drogę pani radna Chrobocińska. Pan tego nie powiedział. Pan tego nie powiedział, że jest dziura u nas, że też zabiegam o to, żeby ta dziura została załatana. Pan obiecał, żeby nie dzwonić do powiatu, bo pan postara się... No tak, załatana jest, ale pan nic nie wspomni, bo ja nie jestem... Nie wiem. No być może, że i tak. Ale słuchajcie, to jest nieważne, kto skąd jest, tylko naprawdę, chociaż na ten koniec tej kadencji zacznijmy się szanować i zacznijmy wszystkich jednakowo traktować. Jeszcze raz powtarzam, nie przypisujcie sobie drogi, która w 16 roku była oddana w Kucharach. Bo gdyby nie Błażej, gdyby nie Błażej był przeciw naszej kotłowni, to prawdopodobnie wtedy już by była droga w Kucharach. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. To ja teraz już, że tak powiem, szkoda energii, żeby odpowiadać panu Lewickiemu, ale powiem a propos tej kotłowni, bo się dużo mówi o smogu, dużo się mówi o jakichś chęciach do finansowania wymiany pieców i tak dalej. Szanowni Państwo, zwróćcie uwagę, jakby spadło zanieczyszczenie, gdyby znaczącą część ogrzewania miasta za 4 miliony. Gdyby znaczącą część ogrzewania miasta Drobin skanalizować w jeden komin, na którym by można system oczyszczenia założyć zaawansowane. O ile by spadło? To trzeba policzyć. Ale fachowcy twierdzą, że jest to sensowne. Pan jest jednym z tych fachowców. Ja nie jestem fachowcem, ja opieram się na tym, co mówią specjaliści, że centralne ogrzewanie, że ciepłownie, że to jest sens i to jest przyszłość. Także, a wy zrobiliście tutaj sieszkanie w poprzedniej kadencji, woleliście oddać kasę do powiatu, pamiętam, zamiast wybudować kotłownię sensowną. No ale to już wasze sumienia, wasze sumienia. Panie radny, widzenia. Chociażby ze względu na ekonomię, o której tak dużo się mówi. A niekoniecznie na ekonomię, prawda? Ja to się boję. Pytanie, czy macie państwo jeszcze przeświadczenie o ekonomii? Nie. Szanowni państwo. Taką krótką pytanie, odnosząc się już do nikogo. Syn z pół roku temu powiedział mi, że rośnie, co prawda na innym kontynencie, ale w Europie też odsetek ludzi, którzy uważają, że Ziemia jest płaska. To w internecie bardzo rośnie. Czy można powiedzieć, że Ziemia jest okrągła? Nie, jest trochę spłaszczona. Czy można powiedzieć, że Ziemia jest płaska? Ja cieszę się. Podjęliśmy uchwałę o udzielenie absolutorium. Dla mnie oznacza to, że Ziemia na szczęście jest okrągła. Dziękuję państwu bardzo. Zamykam 40. sesję Rady Miejskiej.